Ja lubię filmy, przy niektórych się relaksuję, przy innych uśmiecham się do świata. Wydaje mi się, że kino, ekran ma taką dużą siłę terapii i przekazu. Jest takim silnym medium, dlatego ja polecam oglądanie filmów. Wydaje mi się, że każdy powinien zobaczyć ten film. Ten film bardzo mi się podobał i rzeczywiście przemówił do serca matki, bo to jest taki prawdziwy obraz matki. Przez cały ten film próbowałam się trochę wczuć w tą rolę kochającej bez granic to swoje dziecko. Także dziękuję bardzo za tą rolę. To 9-lecie tego projektu Polska Światło Czuła. Efekty są i ilość kliknięć, i widowni, która chce, żeby Polska Światło Czuła wracała w te miejsca z nowymi filmami. Fantastyczny projekt, żeby docierać z kinem artystycznym do małych miejscowości, gdzie nie ma kina, żeby jednak edukować przede wszystkim i pokazywać to kino inne. Te projekcje mają olbrzymią rzeszę swoich fanów. I to jest najpiękniejsze. Jestem teraz po drugiej projekcji z filmem Ułaskawienie, gdzie w Sędziejowicach i w Szatku były wspaniałe pytania i spostrzeżenia i refleksje na temat filmu, w moim przypadku Ułaskawienie.